Forum Radia Rock Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest Piotr Adamczyk, wicemarszałek województwa łódzkiego. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Panie marszałku, zaczniemy od czwartej dawki szczepionki przeciw COVID-19, a właściwie to chyba powinniśmy powiedzieć przeciw COVID-22. No właśnie, to już powoli zaczynamy zmieniać nazewnictwo, dlatego że jak wszelkie informacje naukowe niosą, choroba COVID, wirus SARS-CoV-2, no zmienia się dość dynamicznie i on na tyle teraz już w tym roku zmienił się, że w zasadzie jest innym zupełnie już wirusem, inną zupełnie chorobą i dlatego też został ochrzczony zmianą nazwy na COVID-22. Niemniej choroba jest dalej zabójcza, dalej robiąca problemy osobom, które chorują na tą chorobę. Dlatego też Ministerstwo Zdrowia i również ministerstwa innych państw zaczynają zalecać już czwartą dawkę. W naszym polskim Ministerstwo Zdrowia zaleciło tęże dawkę dla osób od 60 do 79 roku życia oraz osobom, które ukończyły 12 lat, ale mają tak zwaną obniżoną odporność. Te szczepienia już w zasadzie się od 22 lipca rozpoczęły, a więc można zgłosić się do lekarza, do punktu szczepień i tam stosowane są szczepionki mRNA, czyli popularnie zwana szczepionka Pfizera oraz Moderne. Jeżeli nie będzie ktoś miał skierowań, bo generalnie trzeba powiedzieć, że system już ma samoistnie wystawione dla tych osób skierowania, no ale w przypadku może nie osób, które są powyżej 12 roku życia, tak jak powiedziałem, z obniżoną odpornością, nie zawsze system samoistnie wie, ale wówczas takie skierowanie i decyzję podejmuje lekarz pierwszego kontaktu. Można zarejestrować się, zgłosić poprzez te same sposoby, które były wcześniej dostępne, a więc na infolinię Narodowego Programu Szczepień, numer telefonu 989, poprzez elektroniczną rejestrację, można również, a przez aplikację Moje IKP, SMS-em na numer 664-908-556 lub 880-333-333. Skontaktować się można również bezpośrednio, po prostu dzwoniąc do punktu, gdzie są szczepienia, a więc tych sposobów na to, żeby skontaktować jest mnóstwo. Myślę, że każdy, kto widzi, że jest osobą, która jest, podlega temu procesowi szczepień już teraz i która chciałaby to zrobić, no i ma takie możliwości, by teraz w wakacje, kiedy pewnie jest, widzę, zmniejszona ilość chętnych, myślimy dzisiaj może bardziej o wakacjach, że może już jednak minie ten czas, kiedy chorowalność będzie większa, no to właśnie dzisiaj jest ten czas, kiedy można się zaszczepić bezkolejkowo, również uzyskać w następnych tygodniach tą niezbędną odporność, bo samo szczepienie jeszcze w tym momencie od razu nie daje nam tej odporności, dopiero muszą przeciwciała być wyprodukowane przez nas, nasz organizm, no i wówczas dopiero możemy się czuć na pewno bezpieczniej. Część europejskich państw, jak Austria, Niemcy, Hiszpania, od dłuższego czasu ostrzegają swoich obywateli przed przerwami w dostawach prądu w tym roku. Niepokój władz wywołał poważny kryzys na rynku energetycznym. No też takie gwałtowne zjawiska pogodowe, awarie sieci energetycznej, zbyt duży popyt na energię coraz częściej mogą powodować przerwy w dostawach prądu. Czy w Polsce grozi nam blackout? Czyli długie przerwy w dostawie prądu. Awaria, tak, to jest takie określenie z przeciążenia sieci, w związku z tym wyłączenie prądu z powodu awarii, to jest określenie blackoutu. No, panie redaktor, ja mam nadzieję, że nie. Aczkolwiek ogromny popyt na energię, on rośnie z roku na rok, ale teraz właśnie w tych dniach gorących, kiedy włączamy pewnie dużo klimatyzatorów, kiedy włączamy dużo urządzeń, które pobierają bardzo dużo energii, no to jest ten system w bardzo dużym stopniu obciążony. Na szczęście systemy energetyczne właściwie całej Unii Europejskiej są połączone,
w taki sposób, że gdy brakuje energii w jakimś jednym systemie, możliwość jest dokupienia tejże energii od sąsiednich państw. Już tak z takiej możliwości Polska skorzystała, ale również w drugą stronę jest taka też możliwość, były takie również na przestrzeni kilku ostatnich lat sytuacje. Na tą chwilę blackout, bo to jest takie słowo najbardziej nas mrożące, gdyby zabrakło tego prądu, zwłaszcza dłuższy czas. Na tą chwilę według komunikatu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, Polskich Sieci Energetycznych, są informacje świadczące o tym, że jest system stabilny, a więc pomimo tego ogromnego poboru energii, która jest wynikiem właśnie ogromnego ciepła na dworzu, nasz system polski jest stabilny. Mam nadzieję, że tak pozostanie dalej. Będzie na pewno już może sierpień troszkę miesiącem chłodniejszym niż teraz te temperatury. To spowoduje może już mniejsze zapotrzebowanie na energię. Natomiast dzisiaj można powiedzieć, jeszcze jesteśmy na tym takim piku zapotrzebowania energetycznego. Panie marszałku, dodatek węglowy 3000 zł na zakup węgla dla gospodarstw domowych, które ogrzewają domy węglem kamiennym i jego odmianami. Jak to będzie wyglądać z wnioskami? No właśnie, powiedzmy najpierw, kto będzie mógł złożyć ten wniosek. To będą na pewno osoby fizyczne. Jeżeli będzie tak, że dwie osoby z jednego gospodarstwa domowego złożą dany wniosek, to pierwsza z tych, która złoży, będzie mogła otrzymać dofinansowanie. Dofinansowanie będą mogły otrzymać te osoby, które w piecach opalają węglem kamiennym albo też brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego. Ile będzie ten dodatek wynosił? 3000 zł, ale będzie to wypłata jednorazowa, przy czym tutaj jedna uwaga, jeżeli ktoś skorzystał z zakupu preferencyjnego z poprzedniej ustawy, która mówiła o tym, że będzie tańszy ten węgiel, to nie będzie mógł otrzymać tego dodatku. Wniosek trzeba będzie na pewno złożyć do gminy, która to w bardzo szybkim tempie ma go rozpatrzyć i będzie nawet nie decyzja, tylko pismo informujące o tym, że dany dodatek został przyznany. Ostatecznym terminem na złożenie wniosku to jest koniec listopada 2022 roku. I mam nadzieję, że wszyscy, którzy go złożą, otrzymają środki w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, czyli im szybciej złożymy ten wniosek, tym szybciej możemy uzyskać pieniądze. Zachęcam wszystkich, którzy mają tego typu piece, aby jak najszybciej udali się do gminy, odpowiedni wniosek złożyli. To jest taki jednorazowy. Jednorazowy dodatek 3000 zł. Ale wniosek można złożyć też nie tylko na piśmie, ale drogą elektroniczną, czyli przez system PUAP. Także myślę, że wiele dróg jest takich, które pomogą nam ten wniosek złożyć i otrzymać te pieniądze. I teraz mamy następną ciekawostkę, bo w środę w wielu sklepach zabrakło cukru, a to z tego powodu, że pojawiły się limity na zakup cukru. Ludzie masowo zaczęli wykupować cukier ze sklepów, w efekcie pojawiły się puste półki. Krajowa Grupa Spożywcza uspokaja, że zapasy są duże, a popyt na cukier jest dlatego, bo przedsiębiorstwa przetwórcze, jak i gospodarstwa domowe wykorzystują większe ilości cukru na przetwory. To prawda. Jest to oczywiście sezon, kiedy zwłaszcza w Polsce robione są przetwory różnego rodzaju dżemy, konfitury, soki, nalewki i w związku z tym ten cukier niewątpliwie, ale to jest tak jakby co roku dostrzegane. Natomiast teraz myślę, że nastąpiła pewnego rodzaju panika wśród kupujących.
kiedy to poszła bardzo szerokim echem, odbyła się ta informacja o tym, że jest limit, że zaczyna brakować. Te informacje medialne odbiły się w bardzo szybki sposób wśród tych, którzy właśnie zamierzali zakupić no mniejszą może ilość, ale jednak większą niż zwykle we wcześniejszych miesiącach ilość cukru. No ale kiedy usłyszano, że cukru brakuje albo że będzie on znacząco za chwilę droższy, no to niestety to spowodowało, że te osoby kupiły natychmiast znacząco większe ilości cukru. No i to stąd się wzięły te puste półki. Natomiast uspokajają producenci i hurtownicy, że tego materiału, tego cukru nie zabraknie, nie brakuje i mam nadzieję, że w najbliższych dniach już ta panika zakupowa no, minie i że przepraszam bardzo, i że będziemy mogli już wrócić do cen wcześniejszych, no i że w ogóle, że cukier będzie dostępny. Nigdy nie było tak, że cukru brakowało, nawet w tych sezonach najbardziej, kiedy zapotrzebowanie występuje. A więc uspokójmy te emocje, spróbujmy przeczekać kilka dni i myślę, że już cukier naprawdę wróci do tych cen racjonalnych, bo już takie astronomiczne kwoty, jakie funkcjonują w mediach, w internecie, mówiące o tym, że cukier nawet dochodzi do 10 zł, no to jest, proszę Państwa, niestety niemożliwe, żeby ten cukier tak dużo kosztował. Myślę, że naprawdę ta panika cenowa, panika zakupowa już powoli mija i uspokaja się sytuacja. Taką panikę przeżywaliśmy z papierem toaletowym, nie brakuje i w cenie normalnej jest. No i więcej było takich. Pamięta Pani niedawno jeszcze paliwowa panika, kolejki pokazywane przed stacjami benzynowymi. No niestety, no, kiedy następuje jakieś wzmożenie napięcia, jakieś informacje, które w bardzo dużym echem odbijają się w społeczeństwie, no to natychmiast to zjawisko występuje, ale ono dość szybko mija, więc mam nadzieję, że i w tym przypadku będzie tak samo. No i tydzień temu rozmawialiśmy, że Komisja Europejska chce redukcji zużycia gazu o 15%, żeby państwa, które mają więcej tego gazu, nadwyżkę, żeby się dzieliły z innymi państwami. Co pan na to? Pani redaktor, no, tak zwany solidaryzm gazowy, czyli ci, którzy mają go dłużej, którzy myśleli o tym dużo wcześniej, zabezpieczyli swoje magazyny, mieliby się podzielić z tymi, którzy nie uważali, że jest jakiekolwiek zagrożenie z tej strony, że ten gaz będzie płynął zawsze w takiej samej ilości. No, to jest niestety bardzo sprytny ruch ze strony no, głównie Niemiec, ale również tych państw unijnych, które są zagrożone pod względem energetycznym, a zwłaszcza jeżeli chodzi na rynku gazu. Niemniej uważam, że to jest, no, ci, którzy nie zabezpieczają, nie myślą wcześniej, nie słuchają ostrzeżeń, no dzisiaj muszą ponosić tego konsekwencje. Oczywiście mogą zakupować gaz gdzieś na świecie i próbować się zabezpieczyć. Niemniej dzisiaj, tak jak i wcześniej w przypadku tego cukru, no, nastąpiła pewna panika i ten gaz jest znacząco droższy i myślę, że no, to będzie potężny problem dla tych państw, które nie pomyślały o tym wcześniej. Nasz kraj na szczęście w 98% ma zapełnione magazyny gazowe, a więc pod tym kątem z całą pewnością jesteśmy bezpieczni. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada był Piotr Adamczyk, wicemarszałek województwa łódzkiego. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Dziękuję pani redaktor. Dziękuję za uwagę naszym słuchaczom. Forum Radia Rock Parada.